Za nami konkurs Orlen Grand Prix Łąck. Pierwsze historyczne w tym miejscu, które ma 100 lat tradycji, zawody międzynarodowe w skokach przez przeszkody. Zabytkowe stajnie, stada ogierów w Łącku, a pośrodku piękny, nowoczesny, piaskowy hipodrom. Ta walka dziś była godna tego miejsca. Na liście startowej 43 pary z 6 państw, czołowi zawodnicy z Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i najlepsi Polacy. Parkour był bardzo wymagający, bardzo trudny, do tego norma czasu, która powodowała, że zawodnicy musieli jechać tutaj bardzo szybko, jednocześnie uważając, ażeby nie zrobić zrzutki, a te zrzutki zdarzały się w każdym miejscu. Ostatecznie do rozgrywki zakwalifikowało się 9 par. Jako pierwsza do finałowego barażu przystąpiła Laura Panele z Łotwy. Pojechała fantastycznie, krótko i bardzo dynamicznie. I chyba nikt się nie spodziewał, zwłaszcza z tych bardziej doświadczonych zawodników, Polaków, że nikt jej dzisiaj nie pokona. Próbowali i Polacy. Próbował mistrz Litwy Matas Petraitis, próbował świetny zawodnik z Ukrainy, ale to Laura Penele, młoda Amazonka z Łotwy, dziś okazała się najlepsza w tym konkursie. Yeah, I was the first who did a clear round in main course and also first in the jump off, so I thought there's many quick riders, so I really need to try my best and do everything what I can. And yeah, I won. So I'm also thinking that actually it was not really possible to ride faster for me. I did really everything. I really like this place, and I like that it has history. Like this year it turns 100 years, and I really like places like this. And definitely I'm coming next year too. Na drugim miejscu reprezentant Polski Tomasz Miśkiewicz na koniu Castigo de Amor, a na trzecim Dawid Kubiak na koniu Flash Blue B. Ich strata do zwyciężczyni była bardzo mała, ale jednak była. Niespełna sekundę zabrakło im dzisiaj do zwycięstwa. Piękny hipodrom, piękna pogoda, no i kibice, którzy dopisali dzisiaj, kibice z powiatu płockiego, którzy w tak licznej grupie oglądali dzisiaj ten konkurs. Szanowni Państwo, pozostaje powiedzieć do zobaczenia za rok, bo to miejsce, bo ten hipodrom wymaga imprez jeszcze większej rangi.